Howdy towarzysze, cześć tu Pysiek, a to kolejny odcinek z Minecraft Ultimate Survival ze Skyfim. Hejo. I dzisiaj, ja na odcinku będę kończył nasz domek. Jak widać, posegregowaliśmy tutaj rzeczy w magazynie. Tu jest jeszcze pusta skrzynka Nether, a raczej dwie skrzynki na Nether. Tak. I tak, ja się zajmę budową domku. Tutaj w ogóle są teraz dynie. I tak, idziemy zdupczyć tabliczki. I wiesz tak. Co, choć pierwsze trzeba tutaj przespać, żeby nam się spawn ogarnął. Słodkich snów. Dobranoc. Widać tę listę komend, jak bardzo Pysiu wypadał za świat. I słuchajcie, idziemy pośniać trochę tabliczek. Po pierwsze, Skyfi teraz zajmie się szukaniem ukrytego balonu, żeby miał jakąś fajną zabawkę. I tak. Gdzie macie ten balon znaleźć? Musisz ustawić render distance na far i szukać. Podobno widać, bo tak jest napisane na stronie mapy. Więc tak. Nie wiem, czy wszystkie ukryte skrzynie znaleźliśmy. Raczej nie. Wytwórz razem zbroję i diamentowy miecz. To kiedyś. Stwórz magazyn składający się z minimum 20 skrzyń. Wpisałeś tylko 20, to było 17. Ty bęcwale. Że co? Nie. Ty pismo było 20. Tu jest 20. A tu jest 18 i 15, więc to już musi być 17. Ale było 20. A to nie, to może mi się popsuło. Dobra. W ogóle mamy uciec z balonu, po czym zbudować duży balon. To ja tutaj pewnie zrobię kiedyś takiego zeppelina. I tak, stwórz farmę lian, trzciny i kaktusa. Kaktus, liany, trzcina jest tam. Trzcina. Duży brązowy. Ciągle każą robić tego dużego brązowego i czerwonego grzyba. To już postawimy w neterze. Zasadź dąb, brzozę i sosnę. Zetnę to, ponieważ brzozę znalazłem i zaraz pokażę, gdzie jest. Stwórz farmę pszenicy. Jest, melonów nie ma, dyń i grzybów. Grzybów i melonów nie mamy. No i tyle. No i tyle. A teraz idę wam pokazać, gdzie jest brzoza. Natknąłem się na nią całkiem przypadkiem. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że pójdę eksplorować tą wyspę. No i tak się zdarzyło się, że znalazłem tam brzozę. Więc no. Idę szukać balonu. Więc no. Szukamy balonu. Zrobię taki fast travel. Tutaj sobie. O Jezus, za bardzo ten fast był ten travel. Tutaj przejdziemy sobie tutaj. Słuchajcie. Tutaj w tym fajnym miejscu brakuje oświetlenia jeszcze. Tutaj. Ładna ta mapa dość wyszła. No, tutaj sobie szedłem i o, sadzonka. No cóż, no nie szczytowałem jej naprawdę. Ona tutaj była. Jak nie wierzycie, to sobie pobierzcie tą mapę i zobaczcie. Najprościej na świecie. No była se sadzonka tak z dupy, więc no. O, ryba. I w ogóle trzeba zacząć w końcu mnożyć nasze zwierzęta, nie wiem czy wiesz. Coś tam nie ma nic. Trzeba zacząć mnożyć nasze zwierzęta, bo w sumie to zaniedbuje. Świnki już rozmnożę. Pyp, pyp. I tak, idę zasadzić brzuskę. Brzuskę walnę gdzieś tu pod naszym domem, obok zadań. O, tutaj walnę. Idę po mączkę kostną szybciutko. Coś w tych skrzyniach jest? Nie, one są tylko dla wyglądu, okej. Okay. Tutaj i tak zrobię dużo rzeczy dla wyglądu. Po prostu, żeby były. To jest bez kategorii. To jest jakoś. Tutaj. Co ja chciałem zrobić? A, mączkę kostną znaleźć. Drop z potworów jest tutaj, czyli tak. Weźmy tak z 9 mączki kostnej sobie walnimy. Jak nie możesz znaleźć, to może zwiększ sobie render distance, co? No. Mam chyba na 16. To weź na jeszcze więcej. Miało być na 16, jest na 16. Na far mówiłem. Czyli 16. Ale far to też 17, 18, 19. Znowu. Ja już po prostu sobie mam ten weather clear. Tutaj zrobił te płotki w końcu. Tutaj jeszcze trzeba zrobić most. Możesz się w sumie jeszcze mostem zająć. Czyli czekaj. Do 32 jest far, tak? Tak. To nie ma skrzynki? Nie. Lubię być w takich miejscach. Kubuś to miś, co rozumek? Dobra, może nie. Dobra, idę budować domek. A Skyfi niech szuka tego balonu. Dwa balony mojej żony. Co, dwa są? Czy jeden? Nie, jeden balon, ale rok kiedyś tak powiedział. Dwa balony mojej żony. Z tego co kojarzę. Opa. Nani? Nani? Baj, sprawiamy. Nani? 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 Nani?
Nani? Co tak mówisz, Nani? Znalazłeś ten balon, czy nie znalazłeś tego balonu? Nie. Okej, okay, raz, dwa, trzy. Żeby to było na cztery. Raz, dwa, trzy. Żeby to było na cztery. Raz, dwa, trzy. Rybka. Raz, dwa, trzy. Co? O, tutaj most trzeba zbudować. Mówiłem o tym. Gdzie? No, żeby most zbudować. Przed chwilą to powiedziałem. Byłem zajęty szukaniem balonu. Bablabobu. Aulamu. Abulabobu. Rada, rada, rada. Rada, 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 rada. No kurde, ja nie widzę tego balonu. To oglądał Chaldera, to szanuje, jak każe rada, 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 rada. Chociaż jak mówię rada, rada, to mi się kojarzy rada rodziców, rada rodziców. Rada rodziców, o nie. Tylko nie rada rodziców. Tak? Tego balonu tutaj nie ma. Ustaw render distance na max. No pisali na stronie, żeby ustawić na far i że znajdziesz. Nie widzę go. Chyba zaraz pójdę ci pomóc jakoś. Cyk 64. Może teraz znajdziesz. 1000 metrów. No to może znajdziesz. No już widzę, aż mi klatki spadają. Do 50. No takie odczuwalne 50, niby 70. Ale co widzisz? Balon widzisz? Nie, widzę, jak mi klatki spadają. Tutaj będzie szyba. Będzie to tak fajnie widać na klatkę schodową. Okej, okay, więc już pójdę po szyby. Gdzieś tam ich trochę mamy. W piecu są chyba 3, 7. Chyba zebrałem już te szyby, wiesz? Tutaj jest... Glasses. Co ja zrobiłem właśnie? Boże, bo ja wiem. Jestem... Czasami to mój mózg ulega zwątpieniu w tym, co robię. Dobra. Tak, tutaj... No ja tutaj ewidentnie nie widzę żadnego balonu. Aż zjem sobie paluszka. Wiesz co, zaraz chyba też ustawię render distance na far i pomogę ci szukać. Bo obecnie skończyły mi się te szyby. Więc tak zrobię jeszcze z 12, z 11, bo to mam jedno szkło. Bądźmy oszczędni. Podzielmy to na pół. Render distance mówisz, żeby dać na far. Znaczy ja tak powiedziałem. Zasięg 32 czanki ja mam max. Ja maksymalnie 64. Aha, to ty masz większy potencjał. Czankowy. Ale i tak nic tu nie widzę. A ty jesteś tam, to ja sobie zacznę od tej wyspy. Czyp, czyryp, czyryp, czyryp. Pójdę sobie tędy. Czyp, czyryp, czyryp. Zapisał mi się ten zasięg czankowy? Zapisał. Tu, 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 tu. Turun, 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 turun. Ty wiesz co jest problem, ja też nic nie widzę. No. I co teraz? Turun, turun. Ja tam nie wiem. Turun, i nawet turun, się nie domyślam co. Turun, 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 turun. No nie mam pojęcia. Co to jest? Co, gdzie? Jakiś villager z alpaką się tu pojawił. A, to jest ten majster. Nie zabijaj go. I się zniewidzialnił. Ta. O, dwa szmaragdy za glowstone, za czarny barwnik. Wiader z tropikalną rybą, ale ja nie mam szmaragdów, typie. Papuszki i nietoperki. Na czym polegał ten achievement? Tutaj gdzieś jeszcze pochodnie nastawię. No to co teraz? No musimy znaleźć to. Szukaj dalej. Szukam.
Nic mi się nie renderuje, a mam na fulla. Jezu, ale mnie kaszel złapał, takie... Taka suchość w gardle bardziej mi się wzięła. Chyba, że ten balon to jakaś przenośna, nie wiem. Albo jest w neterze. Albo. No w sumie to by miało sens, skoro go nie widać na far. Jezu. Skoro go nie widać na ultra. Muszę się napić. Nie mieć niczego. Jakaś taka... Ludicrous. Suchość. To jest więcej niż Extreme. Suchość w gardle złapała straszna. Masakra. A, biegać nie mogę, okej. Ryszard! Ryszard! Nie, tylko nie Ryszard. Co? Biegaj. Ryszard! Biegaj! Biegaj, 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 biegaj. Mam pomysł. Bo no. To drzewo mnie jakoś tam... Tak trochę triggeruje dziwnie. Które? To na tej wyspie sąsiedniej. Przestanie ścinać. Gdzie jest mój kobel? Nie zetnę go, tylko wezmę sobie kobla. Mi brakło jak zwykle materiałów do budowy. Kobel mi się przyda, wiesz? Możesz wziąć drewno do budowy. Serio. Drewno. Buduj deskami. Mi się kobel bardzo przyda. Może ty mi wrzuć mi w sumie tego kobla. Gdzie ty jesteś? Daj mi deski. W magazynie są. Sam masz. W magazynie są. No nie mogłeś mi tego od razu przynieść? Nie, bo już wszedłem do góry, jak mi to powiedziałeś. Dobra, tutaj będzie suflex, albo sufit po prostu. Jak to woli. Dobra, i teraz pytanie, w jaki sposób ja chcę tutaj osiągnąć dach? Muszę dostać wizji. W tym celu włączę sobie tryb widza albo game mode, żeby podlecić sobie nad ten dom i zobaczyć, jaki dach z niego będzie... Do niego będzie pasował. Oczywiście będę robił eksperymenty na game modzie, bo zawsze tak robię. To jest taki mój rytuał, słuchajcie. Jak coś buduję, to ja potrzebuję zrobić tak zwany eksperyment. Aha, jeszcze tutaj nie zabudowałem, to czekajcie, to jeszcze tutaj dobuduję. Że mi to tak nie kaziło. Muszę zrobić tak zwany eksperyment. Bo oczywiście mógłbym to zrobić w ten sposób, jak było to tu, czyli walnąć tu pół płytki. Jakby to wyglądało? No by to dobrze. Tylko musiałbym O! Smycz. Wezmę sobie. Musiałem tylko znaleźć... dwie smycze. O! I alpaki dwie. Chyba tam gdzieś się wniósł, zostały nam alpaki. To może gdzieś te alpaki tutaj zaraz rozhoduję. Więc tak, mogę zrobić tak. I tutaj dajmy na to z kamiennych, prawda, schodków taki dach. No nie? Myślałem, że to jest coś ukryte. I zrobić strych jeszcze. Ej, to byłby fajny pomysł. Chyba tak zrobię, słuchajcie, że tutaj będzie taki fajny dach. Co ty chcesz tam zrobić? Zobacz, w takim stylu dach. Co powiesz na to? No okej. Okay. I byłby sobie dach w takim oto stylu, jeszcze na jedno. I tutaj by się zamykał. Jako obudówkę właśnie z tego, tylko to drewno usunę potem, to będzie normalnie, byłoby coś takiego. Prawda? Możesz. Tutaj dajmy na to, będzie szyba taka. Kurde, nie to... Ej, to jest bardzo fajny pomysł, będzie bardzo ładnie wyglądać. Dobra, teraz to trzeba wszystko zniszczyć. I zrobić to tak. Ewentualnie fajnie by to wyglądało, jakbym miał cegły. Wtedy by to naprawdę zajebiście wyglądało. Trochę by burzyło harmonię tych zasadę dwóch materiałów, z których buduję. Jakby to wyglądało. W sumie, dlaczego by nie zobaczyć? Co mi szkodzi? Gdzie tu są cegły? Tutaj są cegły. Dobra, więc zróbmy coś takiego, tylko że z cegieł. Żeby to nie lepiej wyglądało z cegieł, tylko mamy bardzo mało gliny, więc... No, musiałbym kombinować. Weź wyłącz ten deszcz.
Okej, proszę bardzo. Zrobimy to tak. No i tutaj wiadomo to okno. Wyglądałoby to o wiele lepiej, według mnie. Gdzie może być? Zrobić w sumie tak. O. Nie, tak musiałoby być to okno. Nie jest głupi pomysł. Wygląda to nawet ładnie, ale wydaje mi się, że z kobla jednak było ładniej i było mniej do roboty. Ja się bardziej zastanawiam, gdzie jest ten obsydian. No właśnie, to jest też dobre pytanie. Może w balonie? Gdzie jest ten balon? Szukaj w balonie. Nie, wiesz co? Ja włączę sobie spectatora. Oblecę dookoła mapy. I zacznę szukać balonu. Bo no nie było widać go na maksymalnym rendering. Zrobić tak. Nie, tak to wygląda do dupy. Albo z cegły, albo z tego. Chyba zrobię z tego, żeby nie burzyć całej tej koncepcji tego domciu. Więc Game of Survival. Czy z brukiem u nas też nie jest za fajnie, ale no cóż, no trzeba coś wymyśleć. No już mi się skończył bruk. Świetnie. Jak przejdziesz to na Game Modzie, tego nie znajdziesz, to dopiero będę się śmiał, tak szczerze. O, dobra. Masz? Tak, jest, tylko to jakim nie, on cudem się... Nie wchodź do środka, jak coś, nie spoileruj sobie. Nie mam zamiaru, tylko... Czemu to mi się nie wyrenderowało na 64 nawet? Nie mam pojęcia. Ile to jest kratek? Kratek. A gdzie to jest? Czekaj, minus 94 liczmy. Gdzie to jest? Co to jest? What the fuck? No, 300. To nie wiem, jakim sensie się wyrenderowało. 200, no 200 kratek, czyli powinno na luzie chyba wyrenderować. A gdzie to jest w ogóle? Na drugim końcu mapy. No to zacznij budować tam most z desek, jeżeli możesz. Bo kobla to ja bardzo dużo potrzebuję teraz. Chcę sobie przyjąć do tej popierdzielonej wyspy kopać kobla. Teraz ja sobie drzewo zrąbię. 17 minut, to w sumie nie będę go rąbał dużo. Chciałem, żebyśmy jeszcze dzisiaj weszli do tego balona, nie? Żebyśmy tam weszli. Tak, jeszcze dzisiaj, żebyśmy się tam udali. Dobra, mam nadzieję, że stack starczy. No, oczywiście, że nie starczy, ale. No wiesz, się wrócę. To jest taki kamieniołom. Ciep, ciep. I co to jest gdzieś tutaj, czy gdzie? Co? Gdzieś tutaj to jest, na tej wyspie? Nie widzę, gdzie ty jesteś, nie. Gdzie? Tam na samym końcu drugiej, tej tamtej wyspy, tam. Której tej tamtej tam? Tam, w którą teraz jestem odwrócony, tam. Nie wiem, w którą jesteś odwrócony. Ciep, ciep, ciep. Deski, nawet 200 nie mam. W sumie może by to zostawić tak, żeby ten dach był mniejszy. No. Czy ty żeś całe drewno mi wykorzystał? Tak. Do budowy. Zrobimy to tak. Myślę, że mi kobla braknie, bo jak żeby inaczej. To zaraz pójdę go sobie naciupać. A może by schodki? Twój urok jakiś taki. Hoppa. Weź tu pozbieraj sadzonki, które spadną. O Jezus Maria, ale to tragicznie wygląda. Czemu? Wygląda jak... dworzec główny w Poznaniu. Jak chlebak? Tak.
Nie, ja tu zrobię schodki. Po prostu zamiast tego drewna. Czyli drewno mi się już nie przyda. Co jest z tą pogodą nie tak? Ma downa. Tak, jest stanowczo. Tutaj zrobię schodki z kobla. Ale będę siedział i eksperymentował pół dnia nad dachem. Ja tak lubię. Znaczy właśnie dach mi sprawia największy problem. Z dachami są zawsze problemy. Powiecie, bo wszystko łatwo zrobić. A dach? Nie, dachu nie da się łatwo zrobić. No jak to nie? Zawsze są problemy z tym dachem. Two hours later. No nie wiem, jak ten dach zrobić, no nie wiem, no kurde, no za ramię tutaj na zrzę. Gdzie ty jesteś? No idę do tego balonu. A, tam jest, tak ojejku. No nie, naszej ulubionej wyspie. Nie, widzę ciebie. A co, jakbym go tak zobaczył sobie na lajcie, to było śmiesznie, tak? No, wiesz, jak ja go nie widziałem na ultra mega wywalonej renderingu. No. To... No, ile? Chyba ta mapa nie była robiona na ten... na tę wersję. No, to jest jakaś stara mapa, wiesz? Dodana w 2014 roku. No to pewnie wtedy jakoś lepiej się to renderowało wszystko. Pewnie tak. Bo w sumie jak na... Ledwo ten Minecraft chodzi na moim laptopie. A kiedyś chodził na laptopie, który wydajnościowo jest teraz... No, Minecraft się strasznie źle o to chodzi. Zwiększył z wymaganiami. Wszystko tak się zwiększyło. Niby tak idzie ta technologia do przodu, a wydajnościowo jest dupa. No. Dobra, czyli bym co? Chciał to zrobić tak, że tu bym położył sobie schodki. I czy teraz efekt by mnie zadowolił? Oto jest pytanie. Aha, to by musiał być dotąd po prostu. Czy jakby tak było, to byłbym usatysfakcjonowany. No chujowo to wygląda, no. Nie przeklinaj. Nie wiem, to ja ten dach zbuduję kiedyś poza odcinkiem, idę do ciebie. Będę siedział nad tym... Coś czuję, że będę siedział nad dachem godzinę, żeby mnie usatysfakcjonował. No, od tego balonu ja widzę nadal nasz domek. O, no rzeczywiście jest balon. Teraz mi się wyrenderował, jak tutaj podszedłem. Tu. Ale będzie tak było fajnie teraz zepchać. Ale się na tym moście potworów będzie respić. To się oświetli. Albo się go utnie spotkać. Nie mam desek. Ja przychodzę ci na ratunek, mam fajne deski, będę budował dalej. Dobrze. Od deski do deski. Ale ja otwieram pierwszą skrzynkę. O ile tam jest skrzynka. A co innego może tam być? W sumie racja. To abordaż, skacz już. Słyszę Baśkę. A jest skrzynka. No, Basia, poszła mi. Jest skrzynka właśnie. Nawet więcej. Odkopałem z dołu. O Jezu, trzy skrzynki, te też otwieram. Obsydian! O, obsydian. Jest obsydian. Łocho lipka. Łocho lipka, ile tu jest fajnych rzeczy. Dużo tego. Dobra, dużo, dużo, dużo. To pakuj wszystko, co możesz. Diamentowy miecz. Mieliśmy zrobić, czy znaleźć diamentowy miecz? To chyba było znaleźć, a ja napisałem zrobić. No, słuchaj, mi się już nie mieści nic w ekwipunku. Jak z tobą? Brać te skrzynki? No bierz, a złote jabłko? Wszystko, co ci się zmieści w eku, to bierz. Dobra. Plonder yonder był, idziemy. Plonder yonder. Jeszcze tutaj jest drabinka do góry. A na górze nie ma nic. Myślałem, że będzie creeper. Byłoby fajnie. I tak tu oświetlę. Albo nie oświetlę, bo nie mam czym. To ja oświetlę. Dobra. Oświeczkuj to. Oświeczkuj to. Jeszcze zrobię taki myczek. Jaki ja mam render ustawiony teraz? Na 22 czanki. Okej. Okay.
A tu pada, no nie? No to jest jakaś przeklęta wyspa. No ja tego nie rozumiem. Ciągle pada. Dobra, mamy obsydian swoją drogą. To co to na to, żeby się pokuchlić pod koniec odcinka i wyjść sobie do netheru jeszcze. Zobaczyć jak wygląda tylko. Tak, no to mamy 5 minut. No to dawaj. Tylko masz krzemień? Bo z tego co pamiętam, ja cały flint na ostatnim nagraniu zużyłem tylko po to, żeby zrobić sobie strzały do łuku. Serio? Tak. A ty. Dobra. Tam było chyba znaleźć diamentowy miecz, więc no. Dobra, skarby, skarbniki. Do jedzenia ryby. Są zbroja, to będą też tutaj, to wszystko walniemy takie. W sumie strzały to jest niby drop, ale strzały można było przerzucić tutaj. Dobra, drewno. Dobra, tutaj kamień, drewno tu. Tutaj bez kategorii rzeczy tutaj. Mój łuk. No nie ma krzemienia, mam pomysł. Po prostu zrobimy tak. O, już jest. Szybko poszło. Okej, okay, masz ten, ten? Już robię flint and steel. Dobra, i chodź, idziemy. Zobaczyć sobie tylko jak wygląda. No nie? Nie będziemy eksplorować. Nie ma bata. Tylko wejdziemy. Chodźmy. Tylko wejdziemy przez port. Ale by tak teraz postawić go w złym miejscu, ale byś się wściekł na mnie. No bym cię chyba za mapę wyrzucił. Op. Chodź. Zium, zium, zium. Wiem ci spawna ustawił nad dziurą. O nie, o nie. A przeniesie mnie to, czy nie? Byłoby ciągle spada. Wczytywanie terenu ja mam. Jak mnie przeniesie, to pewnie ciebie zacznie. Chyba będzie normalny nether, wątpię, żeby coś budowali. No normalny. A nie! Nie normalny! Chodź tu! Patrz jak ładnie! O mój Boże! Jezu. Ale ładnie! I tutaj jest. Aha! Hej! Tu był nam portal obok portalu, ty to widzisz? Widzę. Zapalmy oba, zobaczymy co się stanie. Śmiesznie to wygląda. Ale podoba mi się pomysł na drzewa. Ładne drzewa. Drzewka ładne. Tam jest gast. Chyba taki mod był kiedyś. Tam jest gast. O nie, uciekamy stąd. Jakaś świątynia. Więcej brązowych grzybków. Chcę brązowe grzybki, zbieram brązowe grzybki. Po co ci grzybki? No mam zrobić ich farmę i zasadzić wielkie grzyby. Tutaj coś mamy, tutaj mamy. Ale grzybki. Fajny nether, bo nie ma góry. No nie, jest taki fajny jak end. Tutaj coś jest? Chodź przez ten portal. Przez ten drugi. No nie no. Dobra, idziemy przez ten portal, chodź. Coś ja mam krzesiwo, więc... Ciekawe co się stanie. Pewnie wyjdziemy pewnie tym samym. No. Kto by się spodziewał? Ja nie. Dobra, także no. Czyli można ten jeden zniszczyć i będziemy mieli trochę obsydianu. Tak, dokładnie. Tylko po co na obsydian? Nie wiem. Mogliśmy wziąć wiaderko i zrobić sobie już ten. Enchant będziemy mogli zrobić. A, dobra. Fajny pomysł. Dobra, to co? W następnym odcinku my się zajmiemy netherem, a teraz tak. Ja pójdę sobie budować dach przez godzinę, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się już w następnym. Pa, pa! Pa, pa. Pa, jo. Pa, jo.